No tu coś robimy na podwórku, gdzieś taki grzmiot. Co się tam dzieje? Gdzie to? Co jest? Oni się wzięli od razu do rozwalania. Klutkę porozwalali, a sami do rozwalania cerkwi. A my w domu byli. No ja zeszła, ręce ukręciła, mówię, coś się powariowało. Co się wam stało? Też się wzięli się tak do rozbiórki. Albo pani nie pozwalała nam, to sami my poszli i rozwalili. No masz. Ponieważ zawalił się strop cerkwi, zaczął się walić, a na miejscu w Robkach była tylko jedna rodzina, która w tym momencie mogła się zająć tą cerkwią. I to była właściwie konieczność, żeby tą cerkiew uratować. Przedtem ludzie mieszkali. To było 65 numer, to ludzie mieszkali. To jak? Żenili się i mieszkali, i wesela robili, i gościny robili, i odpusty robili. Wszystko było. Jak są ludzie, to się wszystko zrobi. Polaków nie było. Był mlyn, był Żyd, był Cygan, był Chstelmach, Kowal. Wszystko mieli swoje wiosce. To wszystko gospodarką się zajmowało. Tak, i szkołę mieli lemkowską moje. Wszystko było. Szkoła była i polska, i lemkowska. Tak, tego uczyli i tego uczyli. Cerkiew stawiali. Na terenie naszego muzeum znajdują się trzy cerkwie. Są to cerkiew Łemkowska z Ropek z początku XIX wieku, rok 1801 i dwie cerkwie bojkowskie. Ta cerkiew wspaniała Łemkowska z Ropek, typowy przykład według niektórych, najpiękniejsza cerkiew Łemkowska ze wspaniałą wewnętrzną polichromią, w tej chwili aktualnie w konserwacji. Cerkiew z Ropek została przeniesiona do Muzeum Etnograficznego w Sanoku w latach 70. Jak do tego doszło? Mamy tutaj zdjęcia sprzed przeniesienia, które obrazują wspaniałe wnętrze wykonane przez braci bogdańskich Michała i Zygmunta. Wnętrze, które w momencie, kiedy padła decyzja o przeniesieniu, już zaczęło ulegać zniszczeniu. Cała wieś się na to składała. Ludzie budowali, państwo nie zbudowało, tak dzisiaj pomaga państwo, ale przedtem to nie pomagało. Sami ludzie swoim wysiłkiem drzewo wozili i robili i cerkiew stawiali, żeby była cerkiew dla ludzi. W naszym muzeum zgromadzone są przykłady budownictwa drewnianego z terenu południowo-wschodniej Polski w stanie, który istniał do 1947 roku, a więc typowe budownictwo łemkowskie, bojkowskie, doliniańskie i pogórzańskie. Te dwie grupy, Łemkowie i Bojkowie, grupy, które funkcjonowały jako zwarte grupy etnograficzne do 1947 roku w wyniku wiadomych historycznych zawirowań i zdarzeń, przestały funkcjonować na terenie południowo-wschodniej Polski i zaszła jakby potrzeba przywrócenia czy pokazania tego budownictwa. Układ, jaki jest zachowany w muzeum, odzwierciedla układ dawnej zabudowy wsi. Mamy
chałupy łemkowskie, dwuspadowe, ale też i kryte gontem, i kryte strzechą, oraz budownictwo bojkowskie, które reprezentują piękne, duże chyże czterospadowe, kryte strzechą. One tworzą ten specyficzny klimat. Mało tego, poszczególne sektory, tak jak są u nas w naszym skansenie, są rozmieszczone w tych częściach, tak jak występowały kiedyś, prawda? A więc Łemkowie i Bojkowie w terenie górzystym z dominującą cerkwią na górze. Wysiedlili nas. Tak, jednych wysiedlili na Ukrainę, a drugie, co zostało, to wysiedlili na Zachód. Tak, w 1947 roku nas wysiedlili w czerwcu. Ziemniaki mieli posadzone, wszystko zrobione i trzeba wynosić, wynosić było. I nic nie zabrać, nic za nic. Krowyśmy wzięli, dwie. I więcej nic, i konie. Tylko jeden plac, jeden krzyk. To tak było. Co mało być inne? Co zostało innego? Trzeba wynosić się i koniec. W momencie, kiedy przystąpiliśmy do naszych prac konserwatorskich, mieliśmy w prezbiterium 30% tylko zachowanej polichromii. Więc było to olbrzymie zniszczenie. Widać na fotografiach wstawki z nowego drewna, widać zacieki, widać grzyby na drewnie. I praca nasza polegała w pierwszym etapie, w momencie, kiedy weszliśmy już do wnętrza, na uratowaniu tego, co zostało, a więc przyklejenia warstw, które się sypały i które wymagały natychmiastowej w zasadzie interwencji. Pierwszy rok, który tu spędziliśmy, a więc w ubiegłym roku, pierwszy sezon, właśnie polegał na przeklejeniu, na uratowaniu tego, co było, a w następnym roku zajęliśmy się estetyką, więc w tym momencie jest 80% wykonanych prac konserwatorskich. Na podstawie właśnie zdjęć archiwalnych można było pokusić się o odtworzenie całości tego pięknego wnętrza. Wielokulturowość pokazywana w naszym skansenie jest przykładem tego, co funkcjonowało zawsze w naszej kulturze, a więc wzajemne przenikanie się. Nie ma dla nas kultura bojkowska czy łemkowska, nie jest kulturą obcą w żadnym wypadku. Jest to część, element kultury narodowej, tak szeroko rozumianej. Zresztą my na pograniczach, a jest to pogranicze etniczne, pogranicze kultur wyznaniowe, no, nie operujemy raczej pojęciami jednolitej kultury, jednorodnej. Ona zawsze jest pełne, wzajemne przenikanie. Ono szczególnie jest widoczne w kulturze ludowej. Szczególnie w tych stronach, gdzie Polacy byli mniejszością, to przenikanie się następowało bardzo mocno. Gdybyśmy analizowali pieśni, stroje, elementy strojów, zwyczajów, kulturę materialną, duchową, bardzo silne są te przenikania. Szczególnie właśnie na tym obszarze pogranicza. Jak to było ładnie, wszędzie, gdzie by nie poszedł. A mąż co rok tu przyjeżdżał, bo on tak banował, że strach. Chociaż nie wolno było, ale jeździsz, zobaczył, czy stoi ten domek, czy nie stoi. I ja wróciła z dziećmi, z mężem, i z mamą. Tak, mama tu umarła, w Hanczowie pochowana. Tak. Mąż też w Hanczowie pochowany, bo tu zabronili, żeby nie wolno chować. Oto cmentarz zielem zarosły, oto poręba po krzyżach zwalonych, wiatrołom świętego drzewa. Oto cmentarze Łemków w Złockiem, w Szczawniku, w Leluchowie.
Oto śpią na podłodze dawno już spróchniałej, bez krzyża nad głową, Filipy, Nikefory, Włodzimierze. Jesień im tylko ostu zapala świece, liści szumi wieniec, czort niepotrzebny chyłkiem w zarośla czmycha. Są jak gdyby dwie szkoły pokazywania budownictwa drewnianego. Jedna muzealna, skansenowska, a druga chronienia obiektów in situ. Oczywiście ja jako muzealnik preferuję i jestem jak gdyby sercem związany bardziej z tą funkcją, jaką pełnią obiekty w skansenie, gdyż w przypadku na przykład Bieszczadów, gdzie tej substancji kulturowej nie ma w ogóle, można na palcach jednej ręki policzyć cerkwie, chałupy, to wycieczka, która tu przyjeżdża, czy zwiedzający indywidualnie, czy poprzez telewizję, może zobaczyć to, czego już nie ma. I to jest niezwykle ważny, dydaktyczny element. Ale z drugiej strony właściwy kontekst kulturowy, który kiedyś funkcjonował, też zanika, jeżeli się te obiekty przenosi, ale jest to problem głównie badaczy, skansenologów, muzealników. Ale my przyjechali, to strach popatrzeć było. 10 lat. Tam się opiekowała tym cerkwią. Tak. Jak my przyjechali, dopóki nie rozwalili, tam się opiekowała. Zawsze w niedzielę chodziłam tam i dzieci tu chrzczone były, wszystkie troje. Tak, a ślub tu brałam. Tam były ikony, to był taki obraz duży jeden, to już na końcu ukradli. Co anioł z czaszą idzie do Jezusa, jak Jezus na pustyni. Koncepcja przeniesienia z miejsca, w którym powstał obiekt, do miejsca chronionego, myślę, że ma swoich zwolenników z tego względu, że jest to jedyne miejsce, gdzie faktycznie ten obiekt jest chroniony, ten obiekt jest zabezpieczony. Ten obiekt zawsze podlega stałemu nadzorowi, co jest bardzo istotne. Natomiast zdarzają się przypadki, gdzie na miejscu obiekt zostawiony, on na pewno dobrze współgra w terenie, w którym powstał, ale on tam nie ma zabezpieczenia dobrego i jeżeli nie ma się kto nim opiekować, w tym momencie jest narażony na zniszczenie. Przyjechali z Krakowa i powiedzieli, że mają zezwolenie cerkę rozwalać. Ja mówię, a kto wam rozwalił? Kto wam pozwolił? Przecież ja się cerkwą opiekuję po PGR-ach, tu zastałam stajnię, też tak mówię, i opiekuję się i cerkwą doprowadziłam do porządku, a wy dzisiaj chcecie jej rozwalić? Ja mówię, o nie, ja nie pozwolę. Dopóki ja żyję, to cerkę nie rozwalicie. Nie. Ale my mamy pozwolone już, mamy za wszystkie władze pozwolone i mamy, możemy ją rozwalać. To był jedyny sposób, żeby ją uratować. I koncepcja właśnie przeniesienia i opieki nad zabytkiem już na miejscu w takim muzeum wydaje mi się tutaj ze wszechmiar słuszna. Aczkolwiek na pewno w terenie, w którym ten obiekt powstał, też spełniałby swoje funkcje bardzo dobrze, gdyby było na tyle dużo osób, które mogłyby się tym zajmować. W momencie, kiedy została jedna rodzina Łemków, właściwie już nie było wyjścia i to była ostateczność, przeniesienie i właściwie ostatni moment na uratowanie tej cerkwi. Także w tym momencie doprowadzimy ją do pełnej świetności. W momencie włożenia ikonostasu i poświęcenia powierzchni może nawet być w użytku i wierni również mogą przychodzić tutaj się modlić, tak jakby się modlili tam na miejscu, mając tą swoją łemkowską cerkiew. Już nie będzie. Nie będzie już nic. Nic. Stary już pomierali. Młode na Ukrainie, jak je wysiedlili pierwszy raz tam, drugi po zachodzie. Już się rozwaliło, już nie będzie Lemkowszczyny. Tak, my ostatnie już. Jak my już umrzemy, to już nie będzie tu Lemków w grobkach.